Siema, siema, z tej strony Adix i w tej książce jestem współodpowiedzialny za rozwój działu gier planszowych. Dzisiaj zostałem poproszony o odpowiedzenie na parę pytań dotyczących planszówek i zapraszam do odcinka z Q&A dotyczącego gier planszowych. A więc pytacie o gry planszowe dla dwóch osób. No cóż, to jest pytanie, które słyszę najczęściej. Doskonale rozumiem, bo sami też głównie gramy w dwie osoby. Co miesiąc mógłbym odpowiadać inaczej na to pytanie, tak? Więc teraz wybrałem dwie gry, które gramy ostatnio najczęściej. Pierwszą z nich jest, może niezbyt popularna, ale na pewno warto polecenia, Zew Przygody. Jest to gra, w której będziemy się wcielać bohatera, pozytywnego albo też negatywnego. I będziemy odgrywać jego przygodę, jego historię, jego legendę będziemy budować, tak? Od początku do końca. Osoba, która zrobi to lepiej poprzez realizowanie różnych celów na kartach, wygrywa. Drugą grą jest Calico, czyli gra, w której będziemy robić kocyk dla kotków. Tutaj to jest gra logiczna dla czterech graczy maksymalnie, jednak idealnie sprawuje się na dwie osoby. Zasady są bardzo proste. Mamy cele i próbujemy je zrealizować, tak? Musimy ułożyć kocyk w odpowiednim wzorze i odpowiednim kolorze. W ten sposób przyciągamy kolejne koty do naszego kocyka. Która osoba zrobi to lepiej, wygrywa. Brzmi prosto? Wcale taki nie jest. Mózg jest wymęczony po tej grze, co jest olbrzymią zaletą. Jest bardzo absorbujące, polecam. Gry rodzinne. To jest kolejne pytanie, które słyszę często, ale na razie stawimy Doble i Wsiąść do Pociągu, które zna każdy, jest oczywistym wyborem. Ja wam polecę dzisiaj coś nowego. Jest to będzie Łąka, czyli gra od wydawnictwa Rebel i od twórcy bardzo popularnej gry Domek, którą część z was na pewno zna i też bardzo lubię. W Łące będziemy obserwatorami przyrody. Będziemy podróżować po Łące, robić zdjęcia różnych żyjątek, robaczków, zwierzątek czy też innych roślinek. Brzmi skomplikowanie, wcale taki nie jest. Tak naprawdę będziemy dobierać karty na naszej puli gry poprzez różne symbole, tak? Niestety liczba ruchów jest bardzo ograniczona na każdą rundę, więc każdy ruch jest na wagę złota. Musimy tutaj dobrze planować i mimo, że to wszystko brzmi skomplikowanie, to gra jest od 10 roku życia, więc jeżeli macie pociechy w takim wieku, spokojnie sobie dadzą radę. I jest to też taka gra, w której rodzice grają na równi z dziećmi, więc przygotujcie się na to, że dzieciaki mogą was ogrywać. A więc gry planszowe na wakacje. No, teraz się pochwalę grami, które sam zabierałem na wyjazdy i sprawiły się idealnie. Będą to dwie najlepsze gry. Jedna o psach, druga o kotach. Pomimo tego, że nazwy są podobne, zasady są całkiem inne. Z psami jest troszkę łatwiej, bo piesek zawsze przyjdzie do naszego ogródka, jeżeli go zaprosimy. Będziemy wykonywać tam sztuczki, a jeżeli zaprosimy parę podobnych piesków, będą razem gwarantować nam więcej punktów zwycięstwa na koniec gry. Oprócz tego będą też zdobywać kości. Osoba, która zbierze więcej kości, wygrywa. Z kotami jest trochę ciężej, bo koty to marudy i wolą przyjść do nas dopiero w momencie, kiedy zagwarantujemy im przysmaki. Więc będziemy załatwiać kurczaczki, tuńczyki i inne koci miętki, żeby te koty chciały u nas zagościć. I znowu, osoba, która pozyska więcej ciekawych kotów, wygrywa, tak? Żeby jednak przekonać takiego miałrycego do naszego domku, potrzebujemy dwóch kurczaczków. To wcale nie jest takie proste i każdy ruch jest na wagę złota. Jeżeli chodzi o gry planszowe dla jednego gracza, jest tutaj jeden tytuł, do którego wracam od dłuższego czasu, właściwie od premiery, od pierwszego druku gry. Jest to Ionsend. Pudełko ciężkie, bo z dodatkami. I o co chodzi w Ionsend? Jesteśmy pojedynczym strażnikiem, który broni ostatniego miasta na ziemi, właściwie pod ziemią, przed różnymi potwornościami, które wychodzą z portalu. Tak naprawdę wcielamy się w maga, który jako jedyny musi walczyć z potężną istotą o niewyobrażalnych mocach. Brzmi to trochę sztampowo, ale gra się broni bardzo mechaniką, ponieważ nigdy nie kasujemy tutaj talii, więc bardzo dokładnie musimy planować, kiedy kupujemy jakie zaklęcia, jakie kryształy, które służą nam za walutę, a punkty życia naszej postaci spadają szybko. Oprócz tego ta gra też idealnie nada się na dwie osoby, więc jeżeli chcecie szukać czegoś do par kooperacyjnego, to polecam. Ale uważajcie, bo pokonanie Nemesis jest bardzo, bardzo trudne. Gry planszowe dla dużej liczby graczy. Tu akurat mam dla was propozycję do nawet 15 osób, tak? Jest to gra karciana, właściwie dwie gry karciane. Karty dżentelmenów i nie powinieneś. O co tutaj chodzi? Lider rzuca pytanie, my odpowiadamy. To są wszystkie zasady.
w grę można grać bardzo długo i łączyć ją także z innymi edycjami. Jeżeli chodzi o karty rzutów, mam do tej 6 edycji, nie powinieneś, ma dwie. Jedyna różnica między tymi grami jest taka, że tu odpowiadamy najśmieszniejsze pytania, tutaj też najśmieszniejsze, ale nie powinniśmy tego mówić w danej sytuacji. Więc to jest wszystko, tak? Zasad tutaj praktycznie nie ma, gra idealnie sprawuje się na imprezy w dużym i mniejszym gronie, bo na 4 osoby też gra się bardzo fajnie. Ulubiona gra? No, na to pytanie mogę co miesiąc odpowiadać inaczej, więc koniecznie dajcie znać w komentarzu, czy chcecie taki stały cykl z polecajkami od Adixa. Dzisiaj wam powiem o jednej grze, w którą gramy namiętnie. Jest to Zaginiona Wyspa Arnak. Fajnie na pewno znają, zdobyła już dużo popularność ta gra. I o co tutaj chodzi? Wcielamy się w eksploratorów zaginionej wyspy i naszym celem będzie znajdywanie różnych artefaktów, prowadzenie wykopalisk i badanie świątyni. No problem jest jednak taki, że tutaj są różnego rodzaju strażnicy, potwory, które nas nie atakują, ale straszą. No więc co z nimi zrobić? Możemy im złożyć trybut. I one wtedy nam nawet pomogą w eksploracji wyspy. No cóż, olbrzymi pająk jakiego wierzchowiec na pewno wygląda epicko. Sama gra jest dosyć prosta. Jest to tak zwany worker placement, czyli zarządzamy pulą robotników i będziemy ich wysyłać na różnego rodzaju akcje. Problem jest jednak taki, że gra trwa jedynie 5 rund, a robotników mamy na początku zabawy dwóch w rozgrywce dwuosobowej. Więc mamy tutaj dosyć duży problem, bo gra się szybko kończy, ruchów jest ograniczona ilość i każdy z nich jest na wagę złota. Kto lepiej tym będzie zarządzać, ten wygrywa. Dzięki, że oglądaliście, mam nadzieję, że wam się podobało. Pamiętajcie, subskrybujcie nasz kanał, zostawcie łapkę w górę i koniecznie napiszcie w komentarzu, czy chcecie więcej odcinków o grach planszowych. Ja bardzo chętnie do tego przysiądę, jednak tutaj bardzo by nam się przydał wasz feedback i mam nadzieję, że słyszymy się w kolejnym odcinku o grach na naszym kanale YouTube. Wpadajcie też na naszą stronę tanieksiążka.pl, gdzie możecie kupować gry planszowe w fajnych cenach. Do następnego, cześć!